wszystko mi się rozłazi. No. Przecież zauważ, że jak tym barką bierzesz towar z Krakowa do Gdańska, to dlaczego? Bo ty spływasz także z siłą rzeki. Więc ty nie musisz się tak wysilać, w sensie napędzania silnikiem tej barki przez nas. Bo ty przecież spływasz razem z rzeką w dół, prawda? No więc przez to o jedną trzecią masz mniejsze zużycie energii wtedy, tak czy nie? Cię rozłazi wszystko. No tak, nie ma gospodarza, no. Nie ma gospodarza. Takiego całościowego. Nic nie... Nie jest gospodarza, no nie ma po prostu, takie nieszczęście ten kraj ma, że tutaj nie ma gospodarza, no. No nie ma. Taka na tej Ukrainie, u tych oligarchów też nie było gospodarza. Tak. No. To kiedy będzie ten gospodarz? Cholera wie. Nie wiem, no ktoś się musi pojawić, prędzej czy później. Jak nie ta Gronkiewicz, bo ona może jest za tłusta, może ona się nie może ruszać odpowiednio. Nie, ja ci powiem, ona nawet ma złą public relations. No, ona się w ogóle pokazuje, przecież ona ani nie ma wywiadu, nie wiem czy zauważyłeś, w radiu. No, bo no, oni jej dokuczyli, nie chcieli no tak, ją zwolnić. Tak, 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 oczywiście, bo to ten burmistrz Ursynowa no. Wysunął ten cały pomysł tego referendum. A sam był głąbem do 20 potęgi, bo przecież ci z PiS-u to są głąby, jak świat nie widział. I dobrze, że te niepowodzeniem się zakończyło to całe referendum. Och, jakbyś miał takiego głąba z Ursynowa na prezydenta. Boże, ludzie, ratujcie. Jest, ja ci jeszcze raz mówię, z dwojga złego jest najlepsza. Ale coś miał rację. No coś miał, tak, no bo przecież wiadomo, że ona sobie i tak nie daje rady. Mimo tego, że ona jest lepsza z dwojga złego. No. No, ona koncepcji natomiast tam nie ma rady. No nie ma, no przecież ona wczoraj takiego zrobiła. Teraz, bo w ciągu tych 4 lat. Przecież miała być na przykład budowa już dawno zrobiona linii tramwajowej na Tarchomin. Wiesz, ta tutaj, żeby od tej pętli przy elektrociepłowni Żera miała być doprowadzona. Mało tego, tam miała być od tej linii tramwajowej zbudowana w głąb Białołęki, która się kończy, wiesz, na końcu tego mostu nowego, jak ona się tam nazywa, Sikierkowskiego. Nie Sikierkowskiego, Maryśko-Wodowskiej-Curie, ten nowy most, wiesz. Tego to nie zrobili, chociaż już dawno terminy liniowe, bo to nawet dofinansowania już nie będą mieli, bo to tak się spóźnili, bo to oni mogli na te dwie inwestycje dostali olbrzymie dofinansowanie z Unii, wiesz, po 80%. Też tego nie zrobili. To jest idiotka, słuchaj. No. Tak samo z Powstańców Śląskich, nie wiem czy zauważyłeś, tam jest teren wydzielony na Powstańców Śląskich i miało być odgałęzienie z Bemowa, od ratusza Bemowo, linia tramwajowa miała pójść w kierunku na Zolibocz, tam połączyć się z tą linią, która jest tam przy Wacie. No i co? Tam jest zielona trawa obecnie. Dlaczego? Bo tak ten proces projektowy się wydłużył, a potem i przetarg pewnie, i tamto, i siamto. I w rezultacie, mając 3 możliwości dofinansowania unijnego, nawet na te linie tramwajowe, oni to wszystko przepuścili i zobacz, już się kończy ta cała do 2015 ten czas okres finansowania pierwszy i oni już się nie załapią na dofinansowanie z Unii, widzisz, na te inwestycje nie. No więc tu masz dopiero przykład, jaka to jest, jaki to jest marnotrawstwo u tej idiotki. Bo to się nazywa perspektywa finansowa. Na razie obowiązuje perspektywa finansowa Unii do 2015 roku do końca. A nowa perspektywa finansowa to jest od 2016 do 2020. Także oni nawet mając pieniądze z Unii też nie potrafią tego wydać. Efektywnie. Oni po prostu marnotrawią środki, no zwyczajnie. Nawet nie swoje, ale nawet z Unii marnotrawią środki, też mając do dyspozycji. Oni nie wykorzystują nawet funduszy Unii. Na kolejnictwo i na transport miejski oni nie wykorzystali. Nawet sami piszą, że nie wykorzystają tych środków, które im przydzielili. Także oni nie są gospodarzami wcale. Nie ma gospodarza.
Jedyne miasto, które naprawdę wszystko wykorzystało w Europie chyba i w Polsce, to jest Białystok, bo nie wiem, czy słyszałem, że najbardziej dynamiczne miasto w Polsce obecnie, które wszystko z nadwyżką wykorzystało, wszystkie możliwe fundusze unijne, a już nie mówiąc o dodatkowych jakichś tam środkach i tak dalej, to jest Białystok. To jest dopiero metropolia tam Białystok. No to wspaniale, wspaniale. No właśnie. Najbardziej gospodarne miasto, a mało tego, były teraz takie badania jakości życia w dużych miastach robione i wyszło, że najwyższa jakość życia obecnie, co było zaskoczeniem do tych debili polskich, to właśnie obecnie w Białymstoku i w Rzeszowie, wyobraź sobie, dwa miasta o najwyższej jakości życia, czyli najwyższy poziom usług, komunikacja najlepsza, wszystko, wyższe uczelnie w sensie rozbudowy i tak dalej, jakieś tam szpitalnictwo, służba zdrowia i tak dalej. Najlepsze wskaźniki ma Białystok oraz Rzeszów. Co za sok. Nie żaden zachód kraju, tylko właśnie wschód. No i co ty na to? Biedny zachód i bogaty wschód. Tak to wygląda obecnie. Czyli Białystok i Rzeszów to najbardziej gospodarne miasta obecnie. Lubin też dosyć przewyguje powoli, ale to teraz dopiero. Już Lubin goni ten Białystok cały. Lidera. Wschodnia Polska więc może idzie do przodu, najbardziej. A dlaczego? Cholera wie, może jakieś ludzie inni, czy co? Nie wiem. Jak ty mówisz o tym życiu kulturalnym Białymstoku? Ja sobie pomyślałem, ho, 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 to na pewno będzie z gospodarką tam dobrze. No i się sprawdziło. Bo jeżeli tam było takie bujne życie kulturalne, to musiało być jakieś, wiesz, zawsze tak jest, jak jest dobre życie kulturalne, to musi być także bardzo dobre życie gospodarcze. No. Nie ma sprzeczności między tym. A ty mówiłeś, że tu jakaś impreza, tu jakiś wernisaż, tu jakaś teatr, tu jakiś, wiesz, Radio Białystok, tamto, siamto, wam tak. Jakaś telewizja regionalna. O, wystarczyło posłuchać Radia Białystok, żeby wrócić do Polski, słuchaj. Przynajmniej mówią czystą polszczyzną w Radiu Białystok. Piękną, słuchaj. Przez polskim radiu TOK FM to nie mówią czystą polszczyzną. Jak chcesz posłuchać dobrej polszczyzny, tylko Radio Białystok. Warszawa taka podejrzana właśnie. No bardzo podejrzana. Przecież u nas tak zwana orzeźwieńca dopiero kąpiel polszczyzny, to było jakbyśmy przestawili kiedyś w komputerze na Radio Białystok. No. Dopiero żeśmy usłyszeli normalny polski język. Taki tradycyjny, wysokiej jakości, wiesz, składnia w ogóle, akcentowanie i tak dalej. Ja byłem gdzieś w Białymstoku, ale to było chyba, bo ja wiem, 20 lat temu. Mi się bardzo podobał Białymstok. Byłem. Dwa razy byłem. Nawet z delegacją niemiecką byłem w Białymstoku, bo myśmy do Sokółki jechali. Ale byli zachwyceni w Białymstoku. No ale to jest tak piękne miasto. Czyste bardzo, po pierwsze. Bardzo czyste jest miasto. No i wtedy, jak myśmy tam 20 lat temu byli z tymi Niemcami, w latach 80. w Białymstoku przejeżdżaliśmy, no to niestety, ten Białystok to był w olbrzymiej rozbudowie wtedy, Zagierka. Bo to było jeszcze, nie, to było jeszcze za Jaruzelskiego, ale tam jeszcze po Gierku były te inwestycje olbrzymie. No był, na przykład Biazet działał, a Biazet to są zakłady elektroniczne. Potem działała fabryka uchwytów Ponar, Bizon. A to wszystko diabli wzięli, a więc ty wiesz o tym. Nie wiem. No, pozamykali to wszystko. Bo zbankrutowały te wszystkie, co lepsze zakłady Białystok. Biazet to były zakłady elektroniczne, a jeszcze był Ponar, Bizon to były zakłady bardzo oryginalne, jedyne w świecie nawet, bo produkowały narzędzia dla obrabiarek, rozumiesz? Uchwyty, tak zwane uchwyty tokarskie i inne. I teraz znajdź mi zakład w Europie, który produkuje uchwyty tokarskie, bo to jest tak zwana precyzyjna produkcja, rozumiesz? Na mikrony. Znajdźmy.
Jakieś zakłady mięsa tam były chyba Białystoku? Były, są i no. Są pewnie. Na pewnie, pewnie. Tak, tak, wszędzie tam są. W kilku miejscach. I mleczarnie jakieś były? Mleczarnie, krowiarno. Wychódko. Krowy biedne to zawsze. Mi to się najbardziej podobało, jak ty wszedłeś 10 km za Białystok, bo tam była jakaś chałupa pod lasem, gdzie twoja ciotka mieszkała i ona się tam przyjmowała do tej chałupy. Nie. Tam całe lato spędzało. Wszystko w Białymstoku mieszka. No tak, ale tam takie odległości mówiłeś, że tam się szło od twojego domu chyba z 15 km do tej chałupy, tej ciotki. Bo to pod jakimś lasem było gdzieś. No tak, były różne ciotki. No. Te fasty, szkoda tych teraz. No ale właśnie, fasty to były właśnie Bistor. Tak. I w ogóle produkcja tkanin. No, też Bistor, ja się tak mało tego. Gigantyczne, największe w Polsce zakłady na prawce taboru kolejowego, tam koło Białymstoku, w Łapach, diabli wzięli, słuchaj. Wyobrażasz sobie taki kolos, jak zakłady na prawce taboru kolejowego w Łapach, to te zdane. I 5000 ludzi pracowało, 4000. Wagony kolejowe naprawiali, wiesz, te ciężarowe czy jakieś inne towarowe. No przecież to jest po prostu karygodne. No to, co oni zrobili tym krajem, to naprawdę oni rozpierdolili tą Polskę dokumentnie. No. Taki Biadrzec. A co to takiego bym. A co to szkodziło Biadrzecowi się rozwinąć w jakąś niszę nawet mikroelektroniki? Przecież mieli konstruktorów, mieli jakiś tam inżynierów, no i co? No i co oni z tego Biadrzecu zrobili? Zaorane pole. No tak. O, szklarnie były tam, gdzie twoja matka postępowała. Jakieś olbrzymie i pewnie powierzchni te szklarnie były. Tak, tak. Były uchwyt, były. No Biadrzec. Biadrzec to tam jeszcze dalej jest. No. Ale uchwyty to w ogóle. No to jest produkcja unikalna w skali światowej. Kto ci teraz, wiesz kto produkuje uchwyty drogarskie, to ci powiem kto. Tajwan i Japonia. Mm-hmm. Dlaczego? A dlaczego? Bo to do tego to trzeba mieć kadry, która nie jest taka kadra, że to tak z roku na rok, tylko to trzeba 30 lat umieć obtaczać uchwyt drogarski, rozumiesz, żeby lepiej to wyprodukować. No. A oni się pozbyli specjalistów, którzy po 30 lat to samo, taką precyzyjną produkcję robili. No i już do tego ta głupota prowadzi ten cały Balcerowicz i spółka, ten debil, Żyd. On zniszczył przemysł po prostu, tak jak ta Margaret Thatcher, przecież to jest według zasady Margaret Thatcher, deindustrializacja nastąpiła. I teraz Wielka Brytania tylko na usługach i na nieruchomościach stoi. To nie Chińczycy robią, tak pomyśleli. Ale nie Chińczycy, Tajwan. No. Bo Chińczycy są za głupi na uchwyty drogarskie. Wiesz dlaczego? Bo tam jest do mikrona musi być dokładny. Do mikrona, nie do milimetra. Do mikrona. I tylko Tajwan i Japonia to robi, bo to jest właśnie ta precyzja. Taka jak, tam jest wymagana precyzja taka jak przy aparatach fotograficznych, rozumiesz? A jak świetnie się orientujesz, te techniki mikrotechniki mikronowe to są japońskie przede wszystkim obecnie w świecie. Co do tej dokładności. A ty nic nie wiesz. A czy ty wiesz, że ja to nawet mi się chodziło do uchwytów, już mi się tak miało pracować? Ale to świetnie. A no widzisz, u takiego kierownika mówi, o, jeszcze i psychologia, i piątka z psychologii, i tego, i, ale mi się tak troszeczkę wygupiło, bo mi się chciało zobaczyć, co to za uchwyty, bo tak reklamowali tym uchwyty i mi się potem już tam nie poszło. Ale on mówi, że psychologią, jeszcze to żeśmy tu, no to będzie by dopiero mieli pracowniczkę. No, świetnie. Ale numer. I mi się tak już więcej nie poszło. To jest produkcja unikalna. Ja ci jeszcze raz mówię, że w świecie nie ma dużych zakładów produkujących uchwyty tokarskie, nawet w Europie, bo to są naprawdę rzeczy bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. To przecież ja jako Jehówka, jak idę do tej Akademii Teologii Katolickiej, to też taka kontrowersyjna moja decyzja, no. Nie, powiedzieć. To dobrze, żeś zrobił, dlaczego?
bo ty tam poznałeś pomysł. Ja wiem, że tak się rozejrzał, wiesz. Nie, no. Nie straciłeś tam czasu. Słuchaj, sam mówiłeś, że tam chodziłeś chyba przez rok czy pół roku i w związku z tym tam był tak kolosalny poziom i tyle tej wiedzy tam było, że ty nie absolutnie ani tego z tak, tak, ja tak. Tam nie straciłem. Ona co przecież tak mówiłeś, no. No. Ani z dnia tam nie straciłeś. Tak, a tak. To, że cię to zrudziło, to najwyżej po roku się wycofałeś tamto. Czy po pół roku. Właśnie. Teraz nadaje się na tą okalenę teologii katolickiej, bo mi się ten głos zmienia w potwora. Nie. Słuchaj, z wszystkich papierów wypłoszyć. Sam fakt, że ty tam wytrzymałeś jeszcze nie wiem, pół roku czy rok, ja nie wiem, tam wytrzymałeś, to tylko na twój plus. Można zapisać, a wiesz dlaczego? Bo tam taką wiedzę żeś zdobył, no co sam czas mówiłeś, że takiej byś nigdzie nie zdobył w Warszawie, prawdopodobnie. Tak mi się coś wydaje. W sensie czy filozofii, czy jakichś tam innych pokrewnych nauk i tak dalej. Archeologi, bo tutaj mówili, jakie te domy budowali, z czego się dom składał tutaj na Mazowszu. Z gliny, z pieca, z elementarnych. Trzeba wszystko było mieć w paluszku. Tak. Archeologia, jaki dom. No tak, tak. Bo tutaj nie było żadnych materiałów, tylko piasek był na tym domu. Nie widzę. Tak, właśnie. Co to jest? No. My mieszkamy w skraju idiotów, no niestety nie ma gospodarza, no na kolei nie ma gospodarza, no miałaś jakiegoś gospodarza na kolei, panie. Nie przypa- od 20 lat tam jest bajzel dla tej kolei polskiej, PKP, Polskie Koleje Państwowe. Jakby tam był inżynier, który się zna na kolejnictwie, który ma jakąś wiedzę, który ma doświadczenie z kolei zachodnich, no to przecież te, do takiej ruiny by tych kolei nie doprowadził. No. Chciałem przykicnąć, żeby się... Słuchaj, przecież oni te koleje, nie wiem, czy zauważyłeś, w ciągu 20 lat ostatnich do ruiny doprowadzili, a wiesz dlaczego? No. Bo oni w ogóle nawet remontów torowych nie robili, bo nie mieli tak. Pieniędzy na to. I oni zniszczyli wszystkie linie kolejowe. Tak, tak, w opłaty. Ty wiesz o tym, że na kolei nie ma tego, że nie ma remontu. Tak. Tam musi być technicznie co 2 lata remont linii, bo trzeba podbijać podkłady, trzeba wzmacniać, trzeba sprawdzać sygnalizację i tak dalej. Nie ma tego, że sobie tak zostawiasz linię kolejową i ona sobie tak stoi. Tak. No. No, no tak, no to wiadomo. Konserwacja. Oczywiście. Zwrotnice, nie zwrotnice, sygnalizacja, elektryka, przecież tam są kable przy torach, no, elektryczne. Oleje konserwacje. Ale oczywiście. Podstacje elektryczne, słuchaj, podstacje. Przecież problemem polskiej kolei to nawet nie to, że tory, tylko są podstacje. Ty wiesz, że oni w ogóle nawet podstacji nie mają o odpowiednim napięciu do tego, żeby dostarczać i przemieniać z sieci państwowej na sieć kolejową. To jest ich problem, słuchaj, bo oni nic nie zbudowali w ciągu tych 20 lat. Nie modernizowali podstacji elektrycznych, no. To są debile, ja jeszcze raz ci powtarzam, no. Potem się dziwią, że jest bezrobocie. No jak może nie być bezrobocie, jak oni w ogóle inwestycji nie mieli żadnych. No tak. No to też mówię, że ten Gomułka, Wiesław, to był geniusz przy tym Tusku i przy tym poprzedniku jego, tak, ja nie wiem jaki tam był przednik. To on właśnie, jakiś tam, tak, taki debilek był z PiSu, ten Marcinkiewicz przed nim, żeś. Kretyn ten. Tak, to on. Taki premier, to się zakochał no. tej Ozarowa Mazowieckiego, czy tego, nie, zaraz. Z Brywinowa w tej Natalii, czy jakiejś tam innej. Nie, Natalii. No ta jego kochanko. Ten właśnie premier były, jak on tam się nazywał. Ale widzisz, ale ty mówisz, że tak oskarżyłaś tego Putina, że to taki stary dziad. Ale on wziął taką nową kobietę teraz. Tak.
Tak, ale widzisz, to mu nie pomogło, bo on ma bajzel w gospodarce, słuchaj. No. Tu się wszystko sypie, tam jest kradzież, tam jest korupcja, tak. Tam jest pijaństwo, słuchaj, wszędzie. Przecież tam byłem, widziałem to wszystko. To jest to samo, co było, czyli tam jest bajzel maksymalny, sobie. Na tam kółka. Ma dyscypliny, tam sobie każdy robi, co się mu podoba, kradnie. Wiesz, tak, no, no, tam kradną. Wiesz, pieniędzy. Nieuczcie, Rosjanie kradną. Ale oczywiście, taki kraj, bez dyscypliny, to u Stalina co za kradzież majątku państwowego, to kula w łeb była. Tak, kula w łeb. I dopiero to by ich postawiło, a oni nie mają takich ostrych, wiesz, sankcji i to się im rozłazi, a to jest duży kraj, gdzie łatwo tak cały majątek narodowy, wiesz, żeby się rozlazł, bo to duże odległości między, wiesz, tak jak ci powiedziałem, duże miasta, to 2000 kilometrów między tymi miastami są. Tak. To się tak to rozłazi. Ty, Wiesławie, Gomułko, się tam nie odzywaj, bo ciebie nie ma. Nie żyje ten Wiesław. Ale to była gospodarka, swoje cztery jako dziecko, jako chłopiec, a tu przypominam sobie, co się działo w ogóle z tego Gomułki. Słuchaj, to była genialna gospodarka w ogóle przy tej obecnej. Pod każdym względem. Tak, właśnie. Ty jeszcze nie pamiętasz, bo ty dopiero się urodziłeś w 60 roku, a ja też jeszcze pamiętam tego Gomułkę Zabarskiego, bo taki nawet Zabarski, który był przewodniczącym tej Rady Krajowej Rady Narodowej, tak jakby prezydent, wiesz, Zabarski się nazywał. Bo on był pierwszym sekretarzem partii, ten Wiesław, a tam był jeszcze taki jakby, potem Ochab go wymienił, tego Zabarskiego, bo bo przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, to był jakby odpowiednio obecnego prezydenta. Nie, to nawet nie ma co o tym gadać. A premierem był Cyrankiewicz, Józef. Mm-hmm. To był dopiero premier, słuchaj, to mowy nie ma o takim bałaganie jak teraz. Jest łatwiej Józef. Tak. No. Nie, to w ogóle. Trzeba już jeść. Było za dobrze. Było za dobrze. Tak. Jak powiem, oni zazdrościli. To się dobrze rozwijało. Widzisz, że ci to rozwalili, bo to było za dobre. To się po prostu tak rozwijało szybko i tak efektywnie, że oni poczuli zagrożenie w tym socjalizmie i dlatego rozmontowali go. Za dobry to był system. Za bardzo efektywny. I to tak się skończyło. Szybko Żydzi to rozmontowali. Od wewnątrz. Od wewnątrz, nie od zewnątrz. Zauważ, że my mieszkamy w domu, ten, to jest dom Gomułki, bo ta cała dzielnica tutaj tych domów, to jest gomułkowska, nie wiem, co ty wiesz, architektura, no. To jest typowy Gomułka, całe to podwórko, te wszystkie domy przy brazylijskiej, jest wszystko Gomułka, Wiesław, towarzysz Wiesław. Tak. To wyobraź sobie, jaka właśnie, od tego się wzięła Wiesiolandia. Tak. No. I mamy, zobacz, jaka kameralna architektura, tu nawet zieleń była, nie? To ty tak. Wiesz? Nie było tylko bloku. No. Była nawet architektura zieleni, bo dawniej w socjalizmie to nie było tak, że tak sobie budujesz, byle jak. Bo jeszcze musiałeś mieć architekta zieleni, kochany, zieleni, żeby ci dobierał gatunki nawet drzew sadzonych przy blokach. A teraz możesz sobie, wiesz, apartamentowy wystawić na małym takim, wiesz, odcinku, jak tutaj ten Żyd, co to z Izraela, który postawił ten kurnik tutaj, tam gdzie jest Simply Market. Napchał tych sardynek na te piętra, tam 10 chyba piętra jest. I kto mu na to pozwoli? No nie wiem, no a powiem, muszę zapłacić, że zobacz, Saska Kępa się wyróżnia pewną standardową zabudową, on sobie wystawił taką kobyłę, która ma 10 czy 12 piętra, w sercu Saskiej Kępy. Yeah.
A Berlin, Berlin. Ja tam w Berlinie chyba ze 100 razy byłem. W różnych okolicznościach. Bo służbowo oczywiście, w większości przypadków. Bo za ten Berlin to już mi tak zapadł na skórę, że mi się słabo robi. 100 razy byłem w Berlinie, w różnych miejscach. W różnych kwaterach, w tych hotelach. Boże. I co ciekawego? Taka moja, mój wniosek z Berlina, ten Berlin jest za duży. Tam jest problem, komunikacja kolejowa. Bo tam się z S-Bahnem, na przykład z Oranienburga, jedzie do Śródmieścia Berlina 1,5 godziny. No to słuchaj, no to jakie to jest miasto? No to jest miasto nie do mieszkania. To znaczy tak rozlazłe po całym terytorium Brandenburgii, że to się nie da w ogóle. Żadnych ekonomii, nie ma żadnej transportu w tym mieście, rozumiesz? Bo wszędzie są dzielnice podmiejskie, to są willowe, tak jak Podkowa Leśna i ty jedziesz do tego centrum 1,5 godziny, tak jak Podkowa Leśna. No to, co to jest za miasto? No. To głupota, a to dlatego, że była moda na początku XX wieku z Wielkiej Brytanii, przyszła taka głupia moda do Niemiec, Gartenstadt, czyli miasto ogród, to znaczy wiesz, takie małe domki, takiej niby leśnej zabudowie, no. Taka była koncepcja miasta XIX-wiecznego dla bogatych ludzi na początku XX wieku. No i teraz są efekty, że masz Gartenstaty na przedmieścia i dojeżdża z 1,5 godziny Stadtbahnem, prawda? Do Śródmieścia. I to jest w ogóle nieefektywne. No jak można 1,5 godziny do roboty dojeżdżać? No zastanówmy się. Na przykład myśmy do Hellensdorfu dojeżdżali z Ostbahnhofu, bo tam była kwatera prywatna, sobie 1,5 godziny. No przecież to tak jakbyś jechał do Wrocławia, nie ma. Tak się jeździ tym S-Bahnem, Stormbahn. O Berlinie. Ja sobie pomyślałem, ludzie kochani, to jest miasto nie do życia. To są za duże odległości na terenie miasta. Ono jest po prostu, bo tam jest tak zwana zabudowa w większości taka jak w Londynie, Berlinie, czyli po prostu willowa, no. Domki, no. 3/4 miasta są domki jednorodzinne. No. Jest to z czasów tego początku. Frankensteina. Prawie do Frankensteina. No. Bo to są domki zbudowane w Gartenstadtach, czyli miastach ogrodach, według koncepcji brytyjskiej. Oni to sobie z Wielkiej Brytanii ściągnęli i zbudowali takie właśnie utopijne miasta ogrodowe gdzieś tam na przedmieściach Berlina. No i teraz dojazd. Oczywiście sobie założyli koleją, czyli po prostu Stadtbahnem, no, tych miast ogrodów. Hellersdorf i z tego przykładu. Tak. Dlatego, że ja tam w domu, nawet, słuchaj,